świętowaliśmy stulecie. Ale tak naprawdę wobec ogromnej, nie waham się tego słowa użyć, ignorancji Europy Zachodniej na temat polskiej tożsamości, polskiej historii, no trzeba im pokazywać i tłumaczyć. I chcieliśmy to pokazać na przestrzeni tysiąclecia, co się udało. Wystawa cieszyła się ogromnym powodzeniem. Przekaz był jasny i klarowny. Pokazaliśmy Polskę jako obrońców wolności, obrońców Europy, krzywicieli europejskich wartości i tych, którzy w tej służbie, Europie, ponosili duże koszty. My bardzo często nie znamy historii innych narodów, które też mają swoje klęski, swoje niepewności, poczucie zagrożenia. No weźmy choćby Francuzów i Francję, no, która była zdobywana dwukrotnie. Każdy naród ma swoje chwile słabości, zagrożenia, ma swoje lęki. Natomiast my powinniśmy, wydaje mi się, dzisiaj patrząc też z optymizmem w przyszłość i też na dokonania, powiedziałbym, Polaków w ciągu ostatnich 30 lat, możemy powiedzieć, że to jest historia, nasza historia jest historią zwycięską.